Siema, siemanko, z tej strony Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Dzisiaj wracamy do tego, jak to się nazywa, do serii, której porównuję seriale i książki. W tym przypadku powiemy sobie o moim życiu z Walterami, dlatego że na Netflixie jest też serial, który widziałam, no i jest też książka Ali Nowak. Porównamy sobie dzisiaj te dwie pozycje, znajdziemy plusy, minusy obu. No wiecie, jak to bywało przy ostatnich też, przy ostatnim filmie, który nagrywałam z Percym Jacksonem, no to tutaj będzie podobnie. Już nie będę przedłużać tego wstępu, zapraszam do intra i przejdziemy sobie do filmiku. No i klasycznie, tak jak zazwyczaj to bywa, chociaż jest to dopiero trzeci filmik z tej serii, ale chciałabym ją pociągnąć trochę do przodu. Najpierw sobie powiemy krótko o fabule książki, następnie krótko o fabule serialu. Gdzieś tam wcześniej o moich... No ogólnie najpierw się skupimy na książce, później na serialu, później wspólnie obejrzymy zwiastun serialu i na końcu będziemy gdzieś tam sobie porównywać te dwa twory, co poszło ok, co poszło nie ok i tak dalej, i tak dalej. No więc tak, książka. Książka to jest typowa powieść młodzieżowa autorstwa Ali Nowak i to jest wznowienie poserialowe z tego roku. Natomiast książka ukazała się w 2014 roku i wcześniej była pisana przez Ali Nowak na Wattpadzie. Co dość mocno widać, ale do tego zaraz przejdziemy. Ogólnie fabuła książki wygląda następująco. Mamy Jackie, która ma 16 lat, mieszka w Nowym Jorku, ma dość bogatych rodziców, jej mama jest projektantką, posiada również siostrę, no i w wyniku nieszczęśliwego wypadku cała jej rodzina ginie. Zostaje tylko ona sama. No i jako, że nie ma gdzieś tam bliższej rodziny, no to obowiązki jej prawnego opiekuna przejmuje bliska przyjaciółka jej mamy, która mieszka w Colorado, więc zupełnie po drugiej stronie Ameryki. No i Jackie musi się gdzieś tam przystosować do nowych warunków. Też po drodze, no jednak mimo wszystko jest ten fakt żałoby tego, że ona gdzieś tam straciła wszystkich bliskich. No a oprócz tego jest zmuszona do totalnej zmiany warunków życia, dlatego że jest typową miejską dziewczyną, no i po prostu przeprowadza się na wieś. Dodatkowo ta przyjaciółka jej mamy, która przejmuje nad nią prawną opiekę, mają wraz z mężem dziewiątkę dzieci i dwójkę dodatkowych dzieci na utrzymaniu, to jest kuzynostwo. I tutaj w ogóle z tyłu na blerbie jest błąd, bo pisze, że... Poczekajcie, ja coś pomieszałam, bo tych dzieci jest bardzo dużo, muszę je szybko obliczyć jeszcze sobie. Dziesiątkę swoich dzieci i dwójkę chyba na wychowanie, tak jest, bo tutaj pisze z tyłu, że oni mają 12 dzieci, ale to jest nieprawda, bo 10 mają i dwójka jest z jakby kuzynami, które też mają pod opieką. No to de facto też są dzieci, ale nierodzone, o to chodzi. Tak, bo jeszcze specjalnie przed tym filmikiem to liczyłam. Czyli 10 mają dzieci, 9 chłopców, jedną dziewczynkę i dwóch jeszcze kuzynów tych dzieci na wychowaniu, co daje 11 chłopców i jedną dziewczynę, taką małą Parker. No i Jackie się tam wprowadza do tego bardzo takiego męskiego domu. Więc trochę mamy tutaj podobny vibe jak w powieści Kate Bryan i Megan Przewodnik po chłopcach. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś czytał, ja czytałam jak miałam 12 lat i bardzo podobne to jest, bo tam też mamy dosłownie dziewczynę, która się tam gdzieś przeprowadza do domu, w którym jest pełno chłopców, więc tutaj widać albo inspirację, albo po prostu podobny temat, może jest więcej książek z tą tematyką. Ogólnie jeżeli chodzi o Megan, Przewodnik po chłopcach, to jest jedna z moich ulubionych książek z dzieciństwa, ja bardzo lubiłam tą książkę, ona była ekstra, dlatego też gdzieś tam jak zobaczyłam na Netflixie, bo najpierw widziałam serial, że jest Moje życie z Walterami, to dość podeszłam do tego entuzjastycznie, powiem Wam, zwłaszcza, że ja jestem dość dużą fanką takich serialików dla nastoletnich dziewczynek, do czegoś zaraz przejdziemy. Natomiast na początek o książce. Tak jak już wspomniałam, dość mocno widać jednak, że ta powieść była pisana na Wattpadzie. Nie doszukałam się tu jakichś bardzo dużych błędów, no poza tym blerbem, ja ogólnie jak widzę liczby, to się skupiam na tym, że jest błąd. Drugi błąd, który znalazłam, to nawet sobie zaznaczyłam znacznikiem. Tutaj jest wspominane, bo ta przyjaciółka mamy nazywa się Katrin. No jest wspominane, że w zeszłym roku tu jeden z
Jeden z jej synów wspomina, że w zeszłym roku rodzicom udało się odłożyć dość pieniędzy, żeby wyruszyć na Florydę z okazji 21. rocznicy ślubu. Po czym po 50 stronach kolejny syn, albo nawet ten sam wspomina, a nie, w ogóle Jackie wspomina. Nie martwiłam się jednak tylko kwiaciarnią. Katrin i George mieli wyjechać na weekend, następnego dnia przypadała ich 21. rocznica ślubu. No i nie wiem, takie błędy po prostu są, wiecie, takie liczbowe. W sensie po prostu nie przeszło to przez korektę. Nie mogli mieć dwa razy 21. rocznicy ślubu, ale to już jest takie czepianie się szczegółów. Ja nie lubię, jak takie błędy w książce znajduję, bo zaraz bardzo szybko mój mózg zaczyna myśleć i przeglądać kartki i bardzo mnie to bulwersuje. Nie wiem dlaczego po prostu tak mam. Dlatego też z tyłu ten blurb wam od razu wyjaśniłam. No ogólnie oprócz tego też językowo tak czuć, że to jest lekka książka z Wattpada i też jest dość dużo takich scen, które na szczęście w serialu nie występowały, związane z takim vibe'em 2014, trochę z trójkątem miłosnym, ale z takimi mocno cringe'owymi scenami. Nie wiem, jak wam to powiedzieć, takimi, że was aż trochę skręca dotyczącymi relacji ogólnie głównej bohaterki z chłopakami, których ma pod dachem. Takie bardzo mocne sceny, na przykład jest z tyłu taka scena zdekorowania babeczek. No, dla mnie też było takie, że trochę mnie poskręcało, ale to jeszcze fabularnie dokończyć tę książkę, bo zapędziłam się strasznie mówiąc o tej Megan i później odchodząc trochę od tematu. No to tutaj Jackie po prostu przyjeżdża do tego Colorado i zaczyna nowe życie, szkołę. No i próbuje się odnaleźć w nowej rzeczywistości, zupełnie innej niż żyła do tej pory, bez rodziców, bez siostry, no i też ze zmianą totalną otoczenia. Natomiast jeżeli chodzi o serial, no to serial właściwie zbyt daleko fabularnie nie odbiega od książki, dlatego że właściwie jakbym miała zarysować fabułę, mamy dokładnie to samo, czyli gdzieś tam w pierwszym odcinku mam pokazaną Jackie, która traci rodziców. Akurat w tym przypadku serial ma dużo więcej rozwiniętych gdzieś tam wątków pobocznych, dlatego że myślę, że gdyby nie miał, no to ciężko byłoby nakręcić z niego 10 odcinków, dlatego że to jest 10-odcinkowy serial. Nie wiem, czy wspominałam, był on wypuszczony w zeszłym roku, w grudniu 2023, w 2023 roku, w grudniu przez Netflix. No i tutaj, przez to, że właśnie ten serial ma 10 odcinków, niektóre wątki są trochę lepiej poprowadzone, nawet niż w książce bym powiedziała, do czego przejdziemy, no i bardziej rozwinięte. W przypadku serialu to nie do końca jest tak, że Jackie od razu idzie do Katrin jako do swojej prawnej opiekunki, tylko tam po drodze jeszcze przechodzi przez mieszkanie u swojego wujka. No i dopiero po tam perypetiach różnych, wspólną gdzieś tam decyzją wujka i tej Katrin, ona się przeprowadza do Colorado. No ale ogólnie reszta jest bardzo ze sobą zbieżna. Jest też chyba obcięta troszeczkę liczba dzieci, dlatego że tam w książce Katrin ma dwie pary bliźniaków. Wydaje mi się, że w serialu, wiecie, tych postaci też jest tak dużo, 10 dzieci, że ciężko objąć to wzrokiem, ale wydaje mi się, że w serialu jest trochę inaczej, dlatego że Jordan, który w książce ma chłopaka i jest tym filmowcem, to w serialu jest jedynakiem po prostu, więc tam jest poobcinana troszeczkę liczba dzieci, co akurat jest dobrą decyzją, no bo gdzieś tam jak się za dużo aktorów panoszy, to też nie jest dobrze. No i w sumie tyle. Przejdziemy sobie do, gdzieś tam do głównych bohaterów i do większego rozwinięcia tego przy okazji porównywania. Teraz obejrzmy sobie razem zwiastun. But now I'm stuck in the middle of nowhere without my family. Hi, I'm Jackie Howard, and I just moved here. Jackie, I know coming here is hard for you, and I cannot begin to imagine what you're going through since the accident happened. We're gonna look out for her. She's a part of our family now. Jackie's landed in boy heaven. You're like the luckiest girl in this whole school. Want to introduce yourselves? She'll figure it out. Gonna have to learn to take a little rough and tumble. She'll never survive here otherwise. Wait! Jackie, tomorrow will be easier. Don't take the risk, 'cause the risk is too great if you Let me show you something. Go! Jackie's like cornering the market on all boys. Good luck today, Naomi.
Just watch it. I'm not sure what's left for me in New York, but I don't know if I belong here either. It's like you're having one of those days where you just need to escape. I'm confused. So are you into Alex or are you getting into Cole? How are you finding small town life? Are you happy? This place is like nowhere on earth. It's special. Family isn't always defined by blood. You're jealous. I don't want to break my brother's heart, but can't not without you. Koniec? No dobra. Wspaniały serial. Nie zapomnę go nigdy. No dobrze, okej. Odnośnie zwiastunu, właściwie myślę, że dość dobrze przedstawia, o czym jest ten serial. Nawet powiedział więcej, niż ja wam powiedziałam. Przede wszystkim, już tak przechodząc do porównania. Jeżeli chodzi o książkę, totalnie ona nie jest tak klimatyczna jak serial. Jakby serial pokazuje to wiejskie życie, przepiękne ma sceny czasami, naprawdę, i te konie, co biegają po łące, i ta Jackie, która się zmienia gdzieś tam w przeciągu tego całego serialu. To jest bardzo dobrze poprowadzone w serialu. W książce tego tak nie czuć. To jest zupełnie jakby porównywać, nie wiem, zjedzenie cukru i Marsa. W sensie kostki cukru i batonika Mars. Oba są słodkie, no ale tak w 99% wolelibyście zjeść Marsa niż kostkę cukru. No i tak samo było z tym serialem. Jakby jeżeli chodzi o całe sceny i gdzieś tam przedstawienie tego wszystkiego wizualnie, to opisy raczej w tej książce średnio istnieją, jak to bywa w książkach, które były pisane na Wattpadzie, a serial ma przepiękną scenerię, naprawdę, i ta farma, na której gdzieś tam mieszka Jackie, te konie, to jest poprowadzone w taki bardzo mocno kowbojski styl, który w ogóle nie jest odczuwalny w książce, dlatego że nawet porównując gdzieś tam dzieci Katrin, to jeden z jej synów, którego widzieliście tu w zwiastunie, Alex, ten z piegami, grany przez, nawet sobie zapisałam, bo on ma takie śmieszne imię, ten aktor, grany przez Ashbiego Gentry, to w książce on jest bejsbolistą i nawet Jackie gdzieś tam w sensie w szkole gra w bejsbol i tam gdzieś Jackie, kibicując mu, idzie na jeden z jego meczy. Natomiast w serialu to jest ograne troszeczkę inaczej, dlatego że on ujeżdża konie zawodowo, w sensie, że jeździ na zawody, no i tym się zajmuje, i to bardzo, bardzo, bardzo mocno pasuje do gdzieś tam scenerii całego serialu. Ja uważam, że serial jest naprawdę bardzo fajny. Jeżeli ktoś z was lubi takie klimaty typu, jak się nazywa ten taki, Exo Kitty, albo coś jeszcze jest takiego bardzo mocno uroczego, ostatnio co wyszło, teraz mi nic nie przychodzi do głowy. No takie, wiecie, seriale, o wiem, Życie w cuglach, to też przypomina trochę Życie w cuglach. Wiecie, takie seriale, które obejrzysz w jeden wieczór i są dla 15-letnich dziewczynek, więc idealnie jak zaprosisz sobie koleżankę na nocowanie i powspominacie, jak to było, jak chodziłyście w liceum razem do toalety. No to Moje życie z Walterami się wpisuje w ten klimat i naprawdę jak ja oglądałam, jak Katrin żyje, ta mama tych 10 synów, czy ilu ich tam było, znowu zapomniałam. Ona jest weterynarką, więc są też przedstawione gdzieś tam sceny, jak ona pracuje. Niewiele, ale są. Są poprowadzone też wątki jej synów, dlatego że jej najstarszy syn Will już się wyprowadził z domu. No i ogólnie zarówno serial, jak i książka kończy się jego weselem z Hayley, z jego narzeczoną, no to naprawdę jest na co popatrzeć i to się przyjemnie ogląda, to jest bardzo ładne, takie amerykańskie klimaty wiejskie, bardzo przyjemne. Tego nie daje nam książka zdecydowanie, a serial przez to sprawia, że gdzieś tam jesteśmy w stanie się odprężyć. Natomiast, żeby nie było tak kolorowo, to też nie jest tak, że ten serial był jakiś idealny. No, nie oszukujmy się, to jest po prostu 10-odcinkowy
serial dla nastolatek, który nie skupiał się do końca na tym, żeby zostać jakimś arcydziełem sztuki. No i też nie wszystkie gdzieś tam rzeczy były idealne, natomiast bardzo dużo pozytywnie można się wypowiedzieć na temat tego serialu. Ale omijając już tam scenerię, bo nie wiem, czemu od niej zaczęłam, pewnie dlatego, że ona jest najbardziej ogólna, możemy się też skupić na głównej bohaterce Jackie, dlatego że ona też zupełnie inaczej wypada w książce, a zupełnie inaczej wypada w serialu. W książce trochę Jackie, myślę, że nie chce tak brzmieć, ale brzmi tak bardzo mocno coś w stylu, no ja nie jestem taka jak wszystkie, bo inne dziewczyny mają dżinsy, ja nigdy nie chodziłam w dżinsach, jestem chyba jedyną 16-latką, która nie ma dżinsów. Następnie mamy, no bo ja ogólnie jestem taka uporządkowana, wszystko muszę mieć na swoim miejscu, to może nie jest typowe dla takiej dziewczyny. Mnie to nie interesują, takie rzeczy, które interesują wszystkie inne dziewczyny. I to jest na początku książki dość mocno podkreślane. W serialu w ogóle nie mamy czegoś takiego. Od razu widzimy Jackie jako osobę bardzo mocno zorganizowaną. Ogólnie te takie cechy z książki wszystkie, które są przedstawione, są pokazane w serialu nawet lepiej, bym powiedziała. I też aktorka, czyli Nikki Rodriguez, jest w ogóle przepiękna, naprawdę jest bardzo ładną dziewczyną i bardzo dobrze się wpisuje gdzieś tam wizualnie w to, jak można sobie wyobrazić Jackie, dlatego że ma proste ułożone włosy, gdzieś tam te sweterki, to jak ona wygląda na początku, kiedy wchodzi w ten serial, widać, że troszeczkę wygląda starzej niż na swój wiek, w sensie jakby ubiera się tak bardziej dojrzale niż na swój wiek, więc ona nie musi jakby słownie podkreślać tego, że trochę się różni od swoich rówieśniczek, a my widzimy wizualnie, że ona troszeczkę inaczej wygląda niż wszyscy inni ci ludzie z Colorado, że przyjechała gdzieś tam z Nowego Jorku i trochę na innych rzeczach się skupia, ale to widać w jej czynach, a tutaj w książce ona... Książka jest pisana z pierwszej osoby i ona dość mocno to podkreśla tak słownie i ja uważam, że to nie jest fajne ogólnie, jakby w bohaterkach po prostu. I to mi się nie podobało w książce, natomiast w serialu to w ogóle tak nie wybrzmiewało, więc gdzieś tam to też jest plus dla serialu. Trochę inne są rozwiązania fabularne mimo wszystko, jeżeli chodzi o serial i o książkę, dlatego że w serialu mamy kilka takich rzeczy, które troszeczkę inaczej przebiegają w książce. Przede wszystkim wątki poboczne, których w serialu mamy dużo więcej, dlatego że mamy rozwinięty wątek Hayley i Willa, którzy po prostu w książce są, gdzieś tam ich wesele jest obok planowane. Natomiast w serialu to jest bardzo duże przedsięwzięcie, to nie jest wcale taka prosta droga i też w dość... Fajny, myślę, że sposób przedstawia gdzieś tam odnajdywanie się młodych dorosłych w życiu. W serialu też dużo jest poruszanych takich kłopotów finansowych, które może w książce nie są aż tak bardzo widoczne. Również kłopotów finansowych, które gdzieś tam zmuszają Willa i Hayley do odraczenia daty ślubu, przynajmniej na początku. Też wątki poboczne są związane z nauczycielami. Nauczycielka tam Jackie i tej całej ekipy tych chłopców jest przyjaciółką bliską Hayley, one gdzieś się też tam spotykają, to jest kolejny rozwinięty wątek. Dużo bardziej jest też rozwinięty wątek rodziców chłopców, czyli Katrin i Bena. No, nie wiem, czy dobrze zapamiętałam Katrin i... Tu z tyłu nie pisze, ale chyba Ben ma na imię ten ojciec dzieci. Dużo jest pokazane takiego wychowania, jakby obowiązków, które mają chłopcy. To jest taki familijny, przyjemny serial, że jak się go ogląda, to samemu by się chciało mieć 10 dzieci, ale wiadomo, że to nie jest takie przyjemne, jak jest tu przedstawione. No, książka trochę inaczej wybrzmiała. W książce Jackie się bardziej skupia na poznaniu gdzieś tam tych chłopców, dojścia do nich, dlatego że no, jak się zapewne domyślacie, oni wcale zadowoleni nie są, że dziewczyna zamieszkała pod ich dachem. W ogóle nie są zadowoleni, zwłaszcza gdzieś tam te takie roczniki około 13-15 lat, no to już w ogóle dziewczyny B. No i gdzieś tam w książce ten aspekt poznania z tymi bohaterami jest dość istotny, a że książka jest dość cienka, dlatego że ona wydaje się gruba, ale ona chyba nie ma 400 stron nawet i jest napisana bardzo dużą interlinią,
Takomo. No to też nie było dużego pola do popisu, bo jednak 10 odcinków po 40 minut daje nam tego pola troszeczkę więcej. I mówiąc jeszcze o wątkach pobocznych, to chciałam powiedzieć, że też niektóre rzeczy fabularnie inaczej są rozwinięte, dlatego że na przykład w jednym z pierwszych odcinków mamy tą scenę taką na sianie, kiedy to Jackie jest bardzo mocno jakby ułożoną osobą, która się trochę wszystkiego boi, też ma trochę traumy po tym wypadku i może musi mieć wszystko poukładane i musi mieć swój plan. No i w książce Cole, czyli ta nasza główna męska postać, właściwie drugi pod względem starszeństwa po Willu, syn Catherine i Bena, zapraszają gdzieś tam do stodoły i skaczą z takiego... No wiecie, jak jest to takie miejsce, gdzie się trzyma siano na górze i to jest w stodole, że można wejść do góry i oni skaczą z tego miejsca na górze, nie wiem jak to się nazywa poprawnie, jak ktoś wie to może mi powiedzieć, skaczą na dół na taką stertę siana po prostu, no i tam Jackie, że ja tego nie zrobię, bo no to na przykład w serialu to nie jest Cole, tylko Alex, czyli ten drugi najważniejszy w tym serialu i w książce chłopiec. No i tak, też inaczej trochę jest rozwiązana sytuacja odnośnie... Ja miałam jeszcze jedno w głowie. Aha, wiem, odnośnie Willa, czyli najstarszego syna Catherine, dlatego że Will jest w serialu niedosłyszący. Co też troszeczkę jest w jednym miejscu dość zastanawiające, dlatego że on w jednym z ostatnich odcinków idzie z Hayley na przechadzkę i ja jestem pewna, że Hayley jest 2 metry od niego i coś do niego mówi, on jej odpowiada. To jest zastanawiające, dlatego że w pierwszym odcinku on w ogóle nie słyszy, co Jackie do niego mówi. Tam chyba jest lekki błąd fabularny w tym serialu. W sensie nie przemyśleli tego scenarzyści z reżyserem. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Może oni byli bliżej trochę siebie. Jak mi się uda, to znajdę tą scenę i wam to wkleję, ale ogólnie ciężko jest z tym serialem. Nie ma jakoś dużo scen, bo już przeglądałam na YouTubie. Więc to też jest takie... To jest niepotrzebne, ale jednocześnie potrzebne, bo wiadomo, to jest serial Netflixa, gdzieś tam chcemy przedstawić jak najwięcej różnorodnych postaci. Natomiast jak już robimy coś takiego, no to fajnie byłoby, żeby być konsekwentnym w tym, że Will tym jest niedosłyszący po prostu, więc nie słyszy tego, co Hayley do niego mówi siłą rzeczy, chyba że słyszy go ją, nie wiem, gdzieś tam siłą swojego serca czy coś. Niemniej jednak serial ma takie sceny, które mi się bardzo mocno podobają, a w książce ich nie było. Na przykład pierwszy taniec Hayley i Willa był bardzo ładny. Jak w serialu był ten moment z babeczkami, to już się bałam, że będzie to ten sam moment, który w książce, bo w ostatnim odcinku cały czas Jackie powtarza, że trzeba dekorować babeczki. Ale na szczęście się udało, słuchajcie, to jest inaczej zostało rozwiązane w serialu. Nie będę tam wam mówić o tych babeczkach, bo zaraz się zaczerwienię, jak zacznę o tym gadać. To po prostu była straszna scena, chyba jedna z najgorszych scen w książce. Na szczęście w serialu jej nie było. No ogólnie powiem wam, że serial też inaczej się kończy niż książka, dlatego że książka kończy się historią taką dosyć właściwie zamkniętą, bo Jackie i Alex, bo ogólnie tutaj fabuła się kręci wokół tego, że Alex i Cole mają ze sobą taką historię bardzo nieciekawą, dlatego że Cole poszedł do łóżka z dziewczyną Alexa, a to są bracia, więc są trochę pokłócenia, no i później koniec końców kłócą się też o Jackie w tej książce. To bardzo jest duże skrócenie jakby całego tego trójkąta miłosnego. No i serial się kończy takim nie do końca wyjaśnioną sprawą, dlatego że Jackie po prostu nie jest w stanie się zdecydować, więc wraca do Nowego Jorku ze swoim wujkiem, który nie istnieje w książce, więc nie mogła z nim wrócić w książce. A w książce właściwie wszystko się wyjaśnia w taki sposób, że ona gdzieś tam jedzie na takie... na uczelnię, na taki plan wakacyjny gdzieś tam się dokształcać. No ale właściwie formalnie wyjaśnia sprawy z Alexem i z Colem i właściwie wszystko jest tam jasne. Natomiast w serialu nic nie jest jasne, ona po prostu ucieka, bo nie jest w stanie podjąć decyzji.
właściwie tak dosłownie. No co jest jakby jasne, no bo skoro jej wujka nie ma w książce, no to nie ma gdzie uciec. A właśnie ten wątek wujka jest kolejnym wątkiem pobocznym, który w serialu istnieje, a w książce nie. No więc to zakończenie też się ze sobą różni. Ogólnie, tak podsumowując, bo już mówię dość długo, a obiecałam sobie, że będę mówić tylko 20 minut, bo tu nie ma właściwie o czym za dużo mówić, to gdybym miała, nie wiem, cofnąć się w czasie, to chyba bym nie przeczytała drugi raz książki, ale chciałabym bardzo obejrzeć drugi raz serial. Nie wiem dlaczego, z czego to wynika. Wydaje mi się, że serial gdzieś tam naprawił takie błędy, które miała książka. I tam wizualnie jest tak ładny, że to się strasznie przyjemnie oglądało, więc... Jednak tym razem to nie jest typowe, ale uważam, że serial jest lepszy od książki i to jest dużo lepszy. Nawet bym powiedziała, że jest tak o klasę lepszy, dlatego że przez te wątki poboczne i tą bardzo ładną wizualizację farmy i tego piękna przyrody sprawia, że nawet czekam na drugi sezon, a tutaj jakby wyszła druga książka, pewnie też bym przeczytała, tak wiecie, gdzieś tam na odsapnięcie. Nie mówię, że to była jakaś najgorsza książka na świecie. Ale no czuć tutaj, że to jednak nie jest taka literatura, znaczy wiecie, też od młodzieżówek nie wymagamy nie wiadomo jakiej literatury, ale że to jednak jest taka historia bardzo mocno prosta. Jeżeli miałabym polecać książki tego typu, to Megan, Przewodnik po chłopcach, mimo wszystko jest chyba lepszą książką niż Moje życie z Walterami. No i tyle chyba ode mnie. Wydaje mi się, że wszystko powiedziałam. Jeszcze sobie zerknę do notatek. Tak, wydaje mi się, że wszystko tym razem mi się udało powiedzieć, więc tyle na dzisiaj. Ja Was zapraszam na mojego Instagrama, Goodreadsa. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. Dajcie mi znać, jaki serial chcecie zobaczyć następny. Ja teraz kończę jeden dzień, mi się wydaje. Przynajmniej tak mam w planach, więc prawdopodobnie to będzie następne. No ale mam też kilka jeszcze seriali pozaczynanych, które też być może... Widziałam w ogóle, że Gentleman w Moskwie też chyba już wyszedł. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to tam się rozwinie z tą serią. Życzę Wam miłego tygodnia. Hej!